Hej, witam was serdecznie, jestem Itana, to nasz czwarty opening, oczywiście dzięki waszej małej pomocy. W ostatnim odcinku wbiliście wymaganą liczbę łapek, aby ten odcinek się oczywiście odbył, więc można powiedzieć troszkę podbijmy stawkę. I kolejny zrobimy przy 100 łapkach. Myślę, że to nie jest jakaś wygórowana granica i sądzę, że w dosyć krótkim czasie będziecie potrafić to osiągnąć. W międzyczasie, jak tutaj sobie troszkę grałem, to otworzyłem sobie też jedną skrzynkę, w której właśnie wypadł Trundle Złomiarz. Całkiem ciekawie wygląda, więc może gdzieś tam w przyszłości bym się nad nim zastanowił, więc go sobie po prostu zostawię. Ale już przechodząc do meritum tego odcinka, oczywiście zaczniemy od otwierania skrzynek, bo to jest oczywiście rzecz, na którą czekacie najbardziej. Mam tutaj do otwarcia 21 skrzynek. Czy będzie jakaś może dodatkowa? Gamestone, czyli po prostu te klejnoty, wolałbym sobie na razie zostawiać. Może byśmy wtedy sobie zrobili tą vein. No zobaczymy. Stary. No i pierwsza skrzynka. Co tam ciekawego będzie? Okej, okay, Amumu. Grywałem nim troszkę na poprzednim koncie, ale raczej na tym nie zamierzam, więc raczej będzie do rozmiany. Przynajmniej takie jest moje pierwsze założenie. Legendarna. No troszkę Nunu grałem na starym koncie. Raczej nie jestem mocno przekonany do tej postaci, ale skoro legendarka, no może warto byłoby ją sobie zostawić na przyszłość. Dlaczego by nie? Co my tu mamy? Lux ze Stalowego Legionu. Czy ja tą mam? Posiadane, właśnie. Więc raczej... A raczej zdecydowanie nie będzie mi to potrzebne. W ogóle jakie ja mam skiny do Lux? Bo to mnie ciekawi. Okej, okay, no wychodzi na to, że tylko tą jedną. Sądziłem, że mam tą komandoskę. Ale okej. Okay. Dawno też Lux nie grałem, więc można po prostu gdzieś tam wypaść z tej rutyny, jakie postacie się ma na jakim koncie. Okej. Czy to jest fajna skórka? Nie powiedziałbym. Już wolę raczej tą, którą sobie tam gdzieś w którymś z poprzednich odcinków zachowałem, czyli właśnie o tą. Jest o wiele ładniejsza grafika. I w ogóle ciekawie wygląda, więc raczej ta nie będzie mi do niczego potrzebna. Poza tym Kateryną tutaj też jakby za bardzo nie gram, więc czy w ogóle będzie potrzebna, nie wiem. Okej, LeBlanc. No, kurde, no zastanawiam się nad tą postacią. Dobra, chociaż troszkę praktyki wymaga. A skoro to jest niedostępna, to mógłbym sobie ją gdzieś tam zostawić na przyszłość. Dlaczego by nie? O! Na to czekałem i to na pewno chciałem mieć na tym koncie, więc to na pewno będzie postać, champion, którego będę chciał sobie później wziąć jako ulepszenie do trwałego bohatera. Dosyć przyjemnie nim się gra, więc na pewno z tego skorzystam i po to właśnie było mi to rozmienianie na esencję. To, co niektórzy też zwracali uwagę, że mógłbym właściwie robić, czy na przykład wymieniać, czy generalnie korzystać z tych skinów bądź bohaterów, których mam, ale właśnie ja sobie je rozmieniałem na esencję po to, żeby właśnie mieć na bohaterów, którymi najbardziej się interesuję. I właśnie
Kog'Maw jest jedną z takich postaci, choć ciężko postacią go nazwać, może jakimś stworkiem. Ale wracając do openingu, 15 skrzynek jeszcze zostało, więc nie ma co się ociągać. Brown, troszkę pogrywałem jak był dostępny, jakoś tak wybitnie mnie nie przekonuje, wolę sobie raczej pograć na supporcie Soną, a skoro dostała lekkie buffy, to myślę, że będzie się całkiem przyjemnie nią grało, więc na razie Browna mogę sobie gdzieś tam zostawić w zapasie. 14 skrzynek, ok. Zack. No Zackiem w ogóle, raz nim grałem, pamiętam. I jakoś mnie do siebie nie przekonał, więc mimo iż wszyscy mówią, że dobry na dżunglę ze względu na łatwe ganki, to jednak chyba on nie będzie mi tutaj potrzebny. O, Heimerdinger. To zdecydowanie skórka, którą będę chciał sobie ulepszyć, ponieważ nim trochę już gram na tym koncie i z pewnością fajnie byłoby mieć jakiegoś skina do niego. O, tajna agentka Miss Fortune. To z pewnością jest do odblokowania, bo MF-ką też sobie często lubię pograć. I do tego bardzo fajne i jakże seksowny skin, bo z tego co ja pamiętam, mam tylko jeden. No tak, tego nie mam, tego nie. I to jest jedyny, który mam, który właśnie jakby zakupiłem wraz z postacią, kiedy były te promocje. Tu oczywiście wszedł w tym nowym patchu ten basenowy skin, ale agentka myślę, że będzie bardzo fajną alternatywą dla MF-ki. Czyli już na pewno dwa skiny, które bym chciał, to dostałem. Pozostało 11 skrzynek, zobaczymy co tam ciekawego. Okej, esencja, no tutaj mam sporo, więc może być. I ikona. Taka powiedziałbym średniawa. Chyba ten niedźwiedź jest ciekawszy. Chyba, że ktoś ma inną opinię na ten temat, więc śmiało może napisać w komentarzu. Tristana. Jedna z postaci, o których też myślałem, ale na chwilę obecną z pewnością nie będę chciał jej tutaj uaktywniać. Może gdzieś tam w późniejszym etapie. Gragas. Głębinowy, ok. Gragasa. De facto tutaj mam. Gdzie on jest? Jest Gragas. Czy mam do niego jakiś skin? Wydawało mi się, że gdzieś tu mam, ale chyba nie. Może nie na tym koncie. Ok, mniejsza z tym. No ale fajnie, z jednej strony mogłbym sobie zrobić tego Gragasa na dżunglę, plus mieć dodatkowo od razu skinę do niego. Ale skupmy się na razie na pozostałych skrzynkach. Kurczę, znowu ta esencja. Ikona wilka. Jakoś szału nie ma, trzeba przyznać. Nie, zostanę cały czas przy tym miśku, którego mam. Z tych wszystkich posiadanych jest to chyba najciekawsza opcja. Okej, okay. Hazix, bardzo ciekawy, też troszkę nim pogrywałem, więc można by się nad nim zastanowić, o ile w ogóle miałbym na tym koncie tego bohatera, bo osobiście, znaczy teraz go nie mam. Ale ewentualnie gdzieś tam na przyszłość można również o nim pomyśleć. Trash. No to w ogóle mnie jakoś
nie przekonuje, bo nim w ogóle nie grywam. Jakoś, no nie wiem, zostawić go? Jest tyle fajnych postaci, które można by w jego miejsce zrobić, że raczej bym chyba go nie chciał. Chociaż to jest skórka, którą... No właśnie. No jest... Mam sporo tych skórek jakby niedostępnych. Więc... Można go gdzieś tam zostawić na przyszłość. Okej, totem. Czy coś do totemu? Może gemstone? Nic? Lipa trochę, chociaż. Całkiem ciekawy. Okej, okay, aż maruderka. No Aszką na tym koncie w ogóle nie gram i jej nie mam, więc z pewnością będzie do rozmiany. No i trzy ostatnie skrzynki ciekawe. Co nam ciekawego dadzą? Gina. No Gina akurat już mam, więc to będzie z pewnością jedna z tych postaci do rozmiany. Nunu. Już drugi skin do Nunu. TPA i bot. Ten wydaje się troszkę ciekawszy, ten taki jakiś toporny. No nie wiem, pomyślę o tym później. Otwórzmy naszą ostatnią skrzynkę w tym openingu. A, projekt Z, no to już mam. To już mam dwie. Zdecydowanie nie będą mi potrzebne, ale okej. Okay. Idąc do tego, co tutaj bym chciał zrobić, to z pewnością Gina rozmienić, bo to już nie będzie mi potrzebne. Z pewnością Kog'Mava chciałbym ulepszyć, bo to jest jedna z tych ciekawszych dla mnie postaci. Oczywiście wszyscy zaczną, znaczy dobra, nie wszyscy, część osób może pisać, że nie, powinieneś wziąć coś innego i tak dalej, coś co jest bardziej w mecie, ale powiedzmy sobie szczerze, są postacie, którymi się jednej osobie lepiej gra, są postacie, którymi daną postacią się komuś gorzej gra, jakkolwiek to zabrzmiało. I z pewnością ten robaczek jest w kręgu moich zainteresowań. Okej, okay, Tristany na razie bym stąd nie ruszał. Mogłaby zostać na przyszłość. Natomiast tutaj... Amumu z pewnością, no niby to jest ta skórka, której nie można gdzieś tam dostać, ale... Mógłbym też mieć pandę. Sorry, co ja mówię? Tu jest Ani, a tu jest Amumu. W ogóle. Forget it. Na pewno tak, na pewno ten Z. Bo on mi tutaj z całą pewnością nie jest potrzebny. Na pewno MF-ka do ulepszenia. Nie, on troszkę pogrywam, więc z pewnością niech będzie w zapasie. Na pewno Heimer, który się skrył tutaj również do ulepszenia. Jedna z tych, można powiedzieć, łatwiejszych postaci. Okej, okay, Lux też oczywiście już mam, więc mogę sobie z czystym sumieniem ją rozmienić. Ta Katarina, no nie podoba mi się. Więc raczej spokojnie ją sobie rozmienię na coś innego. Właściwie na esencję, którą bym później gdzieś tam mógł wykorzystać. I tak naprawdę, co mógłbym tutaj więcej zrobić? Thresha. No on jakoś mnie wybitnie nie przekonuje. Do tego to mam dwa skiny, więc jeżeli już kiedyś miałbym chyba zacząć nim grać, to wolałbym tego, którego... Od tak po prostu nie można sobie kupić, bo ten jakiś taki przypomina mi trochę
Piratów z Karaibów i Klątwę. O, która to była chyba druga część? Ale czy to była Klątwa, czy nie? Klątwa Czarnej Perły była pierwsza. No nieważne. Więc ten raczej mógłbym sobie spokojnie rozmienić i zachować ten ciekawszy. Czy coś jeszcze tutaj w sumie mógłbym od tak na szybko zrobić? Zaka raczej bym tutaj nie potrzebował. I na pewno nie z tym skinem. De facto wygląda tak samo, tylko że po prostu go pokolorowali na inny kolor, co raczej nie jest zbyt ciekawe. Więc to mogę sobie spokojnie rozmienić. Ta V, ona już tutaj czeka sobie od ostatniego odcinka i to nie jest też postać, która jakoś mocno mnie interesuje, ale w związku z tym, że no trochę tej esencji mam, to chyba chciałbym zostawić tak jak jest i już tutaj nic nie zmieniać, ewentualnie mógłbym jeszcze sprzedać tego Amumu, którym w ogóle nie grywam, na tym koncie przynajmniej, więc z całą pewnością nie będzie mi potrzebny, i tą Aszkę, która też zdecydowanie tutaj zalega niepotrzebnie. Czy chciałbym ulepszyć to? No całkiem ciekawe, zabójca. Totem zabójcy smoków. Muszę przyznać, że wygląda całkiem ładnie, jako że mam tylko tego pająka, którego chyba aktywowałem w poprzednim odcinku, to mógłbym sobie również ulepszyć i to za 340 esencji. Mam przeszło 3800, więc czemu by nie? Zawsze jakaś tam, zawsze jakiś tam dodatkowy wybór. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Przypominam, jak będzie setka łapek, to startujemy z kolejnym. A oczywiście was zachęcam do pisania komentarzy, może jakichś sugestii na temat tych openingów, jakie tutaj się znajdują. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Mam nadzieję, niebawem w kolejnym openingu. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.